Miejskiego. Ojcu Tomaszowi Góralczykowi bardzo dziękujemy za dzisiejszy apel i za to pytanie, co nurtuje serca nasze, jakie myśli nurtują serca nasze. Tam, gdzie skarb wasz, tam serce wasze, słowa Pana Jezusa, a zatem myśli nasze przy naszym skarbie. Niech tym skarbem będzie tylko Bóg i Jego Królestwo w naszym życiu. Wszystkim błogosławimy z Jasnej Góry i o to błogosławieństwo prosimy wszystkich pasterzy, którzy łączą się z nami przez środki masowego przekazu, zwłaszcza przez telewizję Trwam, Radio Maryja, aby również udzielili tego błogosławieństwa Ojczyźnie naszej. Pan z wami i z duchem twoim. Błogosławieństwo Boga w Trójcy Świętej, jedynego Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen.